Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe przywitanie. Ja jestem bardzo zaskoczony, że tak dużo osób przyszło, bo w Warszawie było mniej, a Kraków uwielbiam, więc tym bardziej mnie. Spotykamy się z okazji wydania książki, która ukazała się już jakiś czas temu. Już jest ponad miesiąc na półkach księgarskich. Książka nazywa się Rzeczowo o modzie męskiej, w podtytule Poradnik. Jest w istocie czymś takim jak manualem do dobrego stylu. Tak bym określił to w skrócie, gdybym miał w jednym zdaniu podsumowywać, o czym jest ta książka, ale oczywiście absolutnie to nie wyczerpuje tego, jak ona jest bogata, a jest bogata przede wszystkim w treści na różnych poziomach. Pierwszy poziom to są takie treści związane, wybaczą Państwo, ale to mówię dla tych, przypuszczam, garstki tu nielicznych, którzy nie mieli jeszcze tej książki w ręku. To są treści związane z konkretnymi poradami dotyczącymi długości, jakości, gatunków. To są także porady bardzo praktyczne i punktowe, na przykład dlaczego skarpety do sandałów nie, dlaczego spodnie dresowe na spotkaniach pozasportowych nie, i tak dalej, i tak dalej. Jest to także książka po prostu bogato ilustrowana, pokazująca, że to wszystko, o czym pisze Michał, to nie są takie rzeczy przypadkowe, tylko one są w pewien sposób skodyfikowane. Jest to także książka przede wszystkim, to są wrażenia kogoś, kto nie jest reprezentantem tego stylu, jest to książka w pewien sposób będąca apoteozą pewnego uniwersalnego stylu modowego męskiego. Ty spotykasz wiele takich, to jest pierwsze pytanie, jak teraz szedłeś przez Kraków, spotykasz naprawdę wiele takich osób na ulicy, którzy są, powiedzmy, idealnymi konsumentami, którzy ten styl, o którym piszesz, realizują? Tak, w Krakowie szczególnie. Wspominałem, że bardzo lubię Kraków i w Krakowie bardzo wiele spotykam osób dobrze ubranych. Zresztą takich spotkań autorskich było już kilka. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym i jestem z tego dumny, że mam tak dobrze ubranych czytelników. I to jest powód do dumy, niewątpliwie. I ja też na podstawie swoich doświadczeń blogowych, bo ja bloga o modzie prowadzę 4 lata, ta książka była jakimś tam kolejnym etapem. Wiem, że przez te 4 lata bardzo wiele się zmieniło w Polsce, jeśli chodzi o męski ubiór. I to jest coś, co mnie cieszy. Cieszę się, że jakoś tam przyłożyłem się do tego, że ten blog jest postrzegany jako taki edukacyjny, ta książka również. Zresztą na tym mi zależało. Więc w Krakowie jak najbardziej widzę, że są odbiorcy tej książki, a może nawet tacy, którzy nie potrzebowali się zapoznawać z jej treścią, wyglądają po prostu dobrze, bardzo dobrze i w Krakowie to widać. To jest takie pytanie standardowe, ale jak to wszystko się zaczęło? To znaczy pytanie ma dwa podpytania. Pierwsze pytanie jest o twoje zainteresowanie modą jako taką. Nawet nie o bloga pytam, tylko o modę. Nie wiem, ktoś był w rodzinie, byłeś, podpatrywałeś. Skąd się wzięła u ciebie ta fascynacja? Bardzo, bardzo osobiste pytanie i pragnę, abyś, jeśli możesz, sięgnął tutaj introwertycznie w głąb i opowiedział z drodzy, jak słonie nam coś. Mogę zdradzić, absolutnie nie mam z tym problemu. Ta moda chyba zawsze była w moim życiu bliska, może na pewno nie tak jak teraz. Bo to, co dzieje się teraz, to jest już taka pasja, fascynacja tą modą. To się mniej więcej 5 lat temu zaczęło. Natomiast ta moda chyba od dziecka była bliska dla mnie. Ja pamiętam taki okres, nie wiem, jak miałem 6, 7, 8 lat. Miałem ten przywilej, że miałem i nadal mam siostrę, która mieszka w Stanach. No i to był taki okres, lata 90., kiedy w Polsce w zasadzie trudno było kupić jakieś ubrania. Ja wtedy miałem od siostry spodnie Levi's, no i jakieś tam inne rzeczy, których w Polsce wtedy nie było i to mi się już wtedy podobało. Bardzo lubiłem się ładnie ubierać, aczkolwiek daleki byłem od takiego stylu jak teraz.
Więc to jakby stopniowo ewoluowało, natomiast ta moda, no, powiedzmy, że 20 lat jest mi bliska. Natomiast taka prawdziwa fascynacja zaczęła się, no, mniej więcej te 5 lat temu, mimo że już wcześniej, kilka lat przed tą datą, o której mówię, pracowałem kilka lat w branży odzieżowej, więc miałem na co dzień styczność z ubraniami, z modą, no ale to była praca zawodowa, jakoś niespecjalnie mnie to fascynowało, tak żeby w czasie wolnym się jeszcze tym zajmować. Lubiłem to, ale to była taka kwestia sympatii zawodowej. Natomiast 5 lat temu nagle się pojawiła taka chęć zagłębienia się w wiedzę, w historię mody męskiej. Wtedy zacząłem w internecie szukać informacji o modzie męskiej. Wtedy bardzo popularne się stawały blogi o modzie damskiej. Było ich już wtedy wiele. Ja je przeglądałem. No i wtedy też zacząłem szukać blogów o tematyce mody męskiej. Wtedy, czyli te 5 lat temu, było ich dosłownie kilka w Polsce. W tej chwili pewnie jest ich kilkadziesiąt albo i więcej. Takich, które ja kojarzę, jest na pewno ponad 20. A wtedy było ich zaledwie kilka. No i nie znalazłem w zasadzie takiego bloga, który mnie interesował. Te, które istniały, albo były bardzo rzadko aktualizowane, albo tematyka, która się tam pojawiała, niespecjalnie mnie interesowała. Wtedy się pojawił taki pomysł, może ja sam założę takiego bloga. I w zasadzie taka była koncepcja od początku, że ja tego bloga założyłem dla siebie w zasadzie. Absolutnie wtedy nie myślałem, że będę miał szerokie grono czytelników i że te treści będę pisał dla kogoś. To miało być dla mnie, taki rodzaj notatnika czy folderu, gdzie sobie magazynowałem zdjęcia, które mnie jakoś tam inspirowały. No i okazało się, że to był strzał dziesiątkę. W zasadzie po kilku tygodniach, miesiącach ten blog stawał się coraz popularniejszy. No i później to już dalej poszło. I teraz druga podczęść tego pytania. Od początku wiedziałeś, to jest takie brzydkie słowo, jak to będzie sformatowane, w którą stronę to pójdzie, czy to jakoś naturalnie wyszło, jak teraz obserwujesz z perspektywy czasu, jakby kierunek, w którym twoje pisanie, bo to jest blog, który ma swoje, ja bym tak powiedział, rozmawiając też ze znajomymi, którzy są jego fanami, ma pewien styl, klasę, szyk, to są dobre słowa, w obrębie których się kojarzy. To było twoje pierwsze założenie, że tak będzie odbierane, czy po prostu pisałeś o modzie, którą lubisz, szanujesz, która jest ci bliska, a później się okazało, że powstały jakieś takie określenia, które z zewnątrz do ciebie przyszły. Innymi słowy, jeśli przeformułując to pytanie, czy to, jak jest odbierany ten blog, jest tożsame z tym, co ty od początku chciałeś robić? Na pewno nie. To trochę jest kwestią przypadku, bo jakby od początku pokazywałem coś, co moim zdaniem było w dobrym guście, co było ładne. Jestem estetą, lubię ładne rzeczy, lubię ładne ubrania i od początku to na blogu pokazywałem, promowałem. A to, że inni też tak to postrzegali, no to wyszło po pewnym czasie. Natomiast ja absolutnie nie miałem takich założeń, że chcę prowadzić bloga, który będzie z klasą, który będzie pokazywał ładne rzeczy. To jakoś tak samo z siebie przyszło i, no i tak się rozwinęło i ten blog faktycznie tak jest postrzegany. Porozmawiamy konkretnie w takim razie o kilku rzeczach. Na początek takie pytanie, kim dla ciebie jest, co dla ciebie oznacza słowo gentleman? Trudne pytanie, zresztą wychodzące daleko poza ramy mody. Ja wiem. To dwa pytania. Kto to jest i dlaczego to wychodzi? Bo to chciałem o to zapytać. Dlaczego to wychodzi i dlaczego to powinno albo nie powinno wychodzić poza ramy mody? Myślę, że przede wszystkim powinny wychodzić poza ramy mody, bo generalnie to sformułowanie gentleman myślę, że bardziej się odnosi do cech, do zachowań, a dopiero w dalszej kolejności, gdzieś tam w trzecim, w czwartym rzędzie na ubiorze. Aczkolwiek ten ubiór też jest bardzo istotny z punktu widzenia tego słowa gentleman, bo może niewiele we współczesnych czasach, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten ubiór to jest także nieprzyjemność dla mnie, ale też okazywanie szacunku dla innych. Kiedyś to było coś zupełnie oczywistego, że do szkoły się szło w mundurku, na uroczyste okazje się szło w garniturze. W tej chwili powoli jakby wracają pewne zasady do tej mody. Natomiast wiele osób absolutnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ubiór kiedyś był jednym z takich podstawowych cech dżentelmena.
więc ten ubiór jest z tym dżentelmenem związany, aczkolwiek współcześnie nie za bardzo. I bardziej tutaj należałoby wymienić pewne cechy, dobre zachowanie, maniery i tego typu rzeczy. No właśnie dlatego to zapytałem, bo moda wydaje się, zwłaszcza w twoim przypadku, jak piszesz o czymś uniwersalnym, to tak jakbyś zaznaczał, mówisz zresztą to konkretnie, że są pewne rzeczy ulotne, czyli takie, które za chwilę przestaną mieć znaczenie, albo na przykład będą, mówiąc takim językiem potocznym, obciachowe. Są pewne kodeksy zachowań, które się sprawdzają zawsze. Wynika z tego, że moda też jest czymś takim, co jakby pozwala nam funkcjonować swobodnie, bez obciachu, prawda? Tak jest? Tak jest. Ta moda, którą ja chciałem pokazać w tej książce i którą promuję od kilku lat na blogu, to jest taka moda bardzo prosta, ponadczasowa, więc staram się promować, pisać o elementach ubioru, które były modne 30-40 lat temu, są modne teraz i będą modne za kilkadziesiąt lat. To jest taka ponadczasowa klasyka i zawsze czytelników, którzy jakby zaczynają tą przygodę dopiero z tą modą, namawiam do tego, żeby od tego zaczynać. To, ta klasyka nie musi być nudna. Ona może mieć jakiś smaczek. Nie wiem, ja dzisiaj mam na sobie niby klasyczny, zwykły sweter, ale jakiś tam ma nietypowy kolor i to jakby rzuca się w oczy. Albo klasyczna marynarka, ale ma jakąś tam kratę wyrazistą i to też niby jest klasyka, ale no nie jest to nudne. Więc warto, zaczynając przygodę z modą męską, zwrócić się w stronę tej klasyki. I ta klasyka to nie tylko garnitur, ale klasyka to też zwykły biały t-shirt na przykład, czy granatowe jeansy. Więc to są rzeczy, przy których trudno popełnić błąd. I do tego właśnie czytelników i zarówno w książce, jak i na blogu namawiałem i namawiam. Gdy myślisz o, bo zapytałem cię o ulicę i o Kraków, to jest oczywiście, wiadomo, że o czytelnikach powiesz też, że są dobrze ubrani twoi czytelnicy, ale gdy myślisz o takiej przestrzeni, kiedy wychodzisz poza swoje środowisko, na przykład dajmy na to, włączysz telewizor, obejrzysz polityków, zobaczysz, jak są ubrani, polskich polityków, to co sobie o nich myślisz? Generalnie no, to jest pewien rodzaj zboczenia zawodowego, jeśli tak to można brzydko nazwać, że no, faktycznie oceniam spotykanych mężczyzn, czy tych, których jakby widzę przed sobą, czy tych, których widzę w telewizji. Oceniam po prostu, jak dana osoba jest ubrana. Jeśli mówimy o politykach, no to jest źle, ale generalnie no, też powoli się to zmienia. Jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Ci politycy, jeśli mówimy o kampaniach na przykład, które się pojawiają co 3-4 lata, to tam już doskonale widać, że osoby, które się pojawiają na plakatach, są po prostu przez kogoś przygotowane. Te osoby się zupełnie inaczej na co dzień ubierają, a jak trzeba przygotować ulotkę wyborczą, plakat, billboard, to widać, że nad nimi pracują specjaliści, więc te osoby jakby no, mają świadomość tego, że ten ubiór jest ważny, bo się na to godzą, żeby ktoś im doradzał przy kampaniach, ale na co dzień jeszcze jakby tego nie realizują, ale myślę, że to powoli będzie się zmieniać. Ale to dotyczy nie tylko polityków. Generalnie osoby publiczne też wyglądają coraz lepiej i też zdają sobie sprawę z tego, że ten ubiór jest bardzo ważny w sytuacjach zawodowych, prywatnych i to wiele daje. A kto z tych polityków, nie mówię teraz o tych przygotowanych, z polityków czy w ogóle ludzi tej przestrzeni publicznej jest najlepiej ubrany? Niewątpliwie premier Donald Tusk. To jest osoba, która od wielu lat bardzo dobrze wygląda. Ten styl jest pozornie bardzo nudny, klasyczny, ale jest bardzo poprawny. Odpowiedni do stanowiska premiera dużego kraju. I to są głównie garnitury dobrze skrojone. Zresztą premier Tusk ma bardzo szczupłą sylwetkę, więc on w zasadzie we wszystkim dobrze wygląda. Bardzo dobrze się ubiera były minister Sławomir Nowak, nie tylko zegarki, ubrania również się dobrze ubiera. Janusz Palik od tego czasu był jednym z najlepiej ubranych moim zdaniem Polaków, natomiast od momentu, kiedy założył własną partię, zupełnie zmienił swój styl, to na pewno było celowe. W tej chwili bardziej się ubiera tak, by nie wzbudzać kontrowersji, by jego
grupa docelowa nie oceniała krytycznie jego ubioru, czy żeby nie oceniała jego ubioru jako zbyt drogi. A kiedyś tak było faktycznie, że on się ubierał bardzo drogo, ekskluzywnie i to było widać. Więc myślę, że te dwie osoby, czyli premier Donald Tusk, Sławomir Nowak z tych osób, które tak w tej chwili przychodzą mi do głowy, mogę wymienić jako osoby bardzo dobrze ubrane. Nie wiem, czy cię pytać o nazwisko osób bardzo źle ubranych, bo to jest zawsze niebezpieczne, ale może odpowiesz na to pytanie od innej strony, mówiąc, jakie są najczęstsze błędy powtarzane i takie akceptowane, powiedzmy. Taki najczęstszy błąd, który obserwuję na ulicach, w telewizji i bardzo prosty do poprawy, to jest to, że Polacy noszą ubrania za duże po prostu. To dotyczy wszystkiego w zasadzie. Za długie spodnie, za długie rękawy w marynarkach, za duże koszule. I to wynika pewnie z tego, że większość z nich chce się czuć wygodnie, a nic nie daje takiej swobody, wygody jak większe ubrania. I z tego powodu wybierają ubrania o rozmiar, czasem dwa rozmiary większe, które po prostu wiszą na sylwetce. One tą sylwetkę powiększają, pogrubiają, dodają lat. I to jest bardzo prosta rzecz, którą można poprawić, wybierając po prostu odpowiedni rozmiar albo dokonując przeróbek krawieckich na tych ubraniach, które już są w szafie, bo to nie musi oznaczać wymiany całej garderoby, czyli zakupienia ubrań, które są w odpowiednim rozmiarze, a starych wyrzucenie. Nie, wiele z tych rzeczy można za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych poprzez przeróbki krawieckie przerobić. Ten taki najczęstszy błąd, który widuję na ulicach, to są za długie spodnie. Po prostu Polacy noszą notorycznie za długie spodnie, które powodują na dole nóg takie nieestetyczne harmoniki, które skracają sylwetkę. Te spodnie wyglądają mało estetycznie, wyglądają jak pognieciane. I to jest taka rzecz, którą za 15 zł można u krawca poprawić, skracając spodnie. Więc tak naprawdę nie mamy jakichś takich grzechów ogromnych, tylko to są proste rzeczy, które bardzo łatwo można poprawić. I o tym też w tej książce piszę, że ta moda jest naprawdę prosta. Wystarczy drobne rzeczy poprawić i wcale nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy, wcale nie trzeba korzystać z usług stylistów i z tego typu rzeczy. To jest bardzo proste i intuicyjne. Proste i intuicyjne. Ja bym dodał do tego jeszcze dwie takie rzeczy, które są jakoś ukryte pod warstwą tego, o czym piszesz, zresztą one się przewijają. Te dwie rzeczy to jest organizacja, taka organizacja polegająca na tym, że trzeba przegrzebać swoją szafę, przyjrzeć się krytycznie temu, co tam jest, coś wyrzucić, coś dokupić, coś skrócić, a druga, i to jest bardzo ważny czynnik, wydaje mi się, to są pieniądze. Pieniądze, które trochę, to tak brzmi dosyć groźnie, bo jak pieniądze, to od razu wszyscy pytają ile, ale chodzi o to, chodzi, inne słowo może lepsze, to jest jakość. To znaczy, że i to wynika z pierwszego, że dobrze zorganizowany ktoś zainwestuje lepiej 10 zł w coś nie byle jakiego. Czy to nie jest tak? Tak się zastanawiałem, czytając twoją książkę i trochę traktując ją jako taki obraz krytyczny tego, jak się ubieramy my jako Polacy, czy to nie jest tak, że my po prostu nie umiemy wydawać pieniędzy i nie umiemy się organizować? Nie myślałeś o tym w taki sposób, że to też jest takie jakby trochę pytanie a propos tego, że piszesz, że radzisz Polakom, jak mają się zmieniać, trochę jak Magda Gessler, która, przepraszam za to porównanie, bo to zupełnie nie to, ale tak jak Magda Gessler, która chce, abyśmy gotowali smacznie tak jak umamy. I która w zasadzie też mówi, która przychodzi i zaczyna na nowo organizować przestrzeń, nie tylko zawodową, ale także emocjonalną w tych firmach, w tych kuchniach, do których ona wchodzi. No i mówi, że liczy się jakość, że nie warto oszczędzać. To nie jest tak, że nie myślałeś o tym, że to są takie dwa jakby grzechy też główne, to znaczy brak organizacji, brak dbałości o to, jak wydajemy pieniądze nasze. Może nie bezpośrednio to, o czym ty mówisz. Ja bym bardziej wymienił takie dwie rzeczy. Czyli przede wszystkim stereotypy. Myślę, że wielu Polaków blokują stereotypy, które zniechęcają do tego, by zainteresować się ubiorem, by poświęcić temu czas i pieniądze.
A te stereotypy to między innymi takie, że nie wiem, ubieranie się jest czymś dla kobiet, czyli to jest niemęskie. To jest taki stereotyp nadal obowiązujący w wielu kręgach, wśród wielu mężczyzn, że ubrania to jest coś dla kobiet. Nie warto się tym interesować. No, to jest... albo gejów. Tak, bezpośrednio, nie chciałem tego powiedzieć. Więc to jest jeden ze stereotypów, czyli to, że to jest coś niemęskiego. Drugi stereotyp to, że ta moda dużo kosztuje. To jest coś, co no, po części jest prawdą, ale absolutnie ja to u siebie na blogu od 4 lat udowadniam, że można się dobrze ubrać, dysponując budżetem, nie wiem, kilkuset złotych. Wcale nie trzeba wydawać dużych pieniędzy. Nie trzeba mieć szafy pełnej ubrań. I o tym też w tej książce piszę, że tak naprawdę wystarczy kilkanaście takich podstawowych klasyków mody męskiej, żeby można się na co dzień ubierać w coś innego, ale jednocześnie mając ograniczone zasoby finansowe i tam kilkanaście sztuk w szafie. Więc to jest ten kolejny stereotyp, czyli mężczyźni myślą, że to ubieranie się w dobrym stylu dużo kosztuje. To jest stereotyp i ja staram się z tym walczyć, pokazywać, że można fajne rzeczy kupić na wyprzedażach. W tej chwili jest akurat taki okres, kiedy w centrach handlowych te ceny spadają, nawet 70%. Są sklepy fabryczne, są outlety, są aukcje internetowe, są wreszcie sklepy z odzieżą używaną, gdzie ja też nie ukrywam na blogu, że czasem tam kupuję fajne rzeczy za grosze. I ta bariera finansowa nie jest absolutnie żadną blokadą do tego, by dobrze wyglądać. Więc podsumowując te dwa chyba takie stereotypy kluczowe, czyli że ubieranie się jest niemęskie i że to dużo kosztuje. Mhm. Ja obserwuję Państwa i chciałem powiedzieć, że to spotkanie jest tak zorganizowane, że ja zaraz oddam Państwu głos, więc jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, to jak najbardziej zachęcam do rozmowy. Zaraz będą Państwo mogli się włączyć i zadawać bezpośrednie pytania. Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo książka też jest taką skarbnicą różnych ciekawostek. To jest też kawał historii. Ty piszesz dużo różnych takich rzeczy, których ja wcześniej nie wiedziałem. Na przykład, że sporo elementów stylu czy ubioru mody męskiej czy jest przeniesiona z wojska do życia cywilnego. Czy inne ciekawostki związane z historią, w ogóle historią, nie tylko historią mody. Co ciebie takiego, bo rozumiem, że to wymaga osobnego researchu, pewnie także podczas przygotowania osobna do tej książki. Co ciebie takiego zaskoczyło najmocniej, kiedy wchodziłeś w historię mody męskiej, albo czego się w ogóle nie spodziewałeś, a odkryłeś? Chyba nic, tak naprawdę. Być może to wynikało z tego, że ja z tą modą jakby się stopniowo oswajam, bo ja bloga już 4 lata prowadzę, więc większość tej wiedzy, którą przekazałem w książce, ja się z nią zapoznawałem przez te minione 4 lata, więc być może o pewnych rzeczach nie pamiętam. Coś, co było dla mnie, nie wiem, 2 lata temu zaskakujące, a teraz jest dla mnie czymś oczywistym. Więc pewnie tak było. Inna sytuacja była, gdybym przystępował do pisania tej książki zupełnie od zera, czyli gromadził, nie wiem, w ciągu 2 miesięcy cały materiał. To wtedy pewnie bym więcej tych rzeczy pamiętał. Natomiast tak w tym momencie w zasadzie nie przypominam sobie jakichś takich rzeczy, które były dla mnie zaskakujące, szokujące. To jakoś stopniowo ta wiedza u mnie w głowie się pojawiała przez te minione lata, więc chyba trudno byłoby wymienić. Oddaję teraz Państwu głos. Mamy mikrofon, więc jak Państwo chcą, to jest taka przestrzeń, że myślę, że można spokojnie na głos powiedzieć, jeśli ktoś ma teraz jakieś pytania. Co Pan myśli o fasonach slim, a w wydaniu panów bardziej po 40, ponieważ ja spotkałem się ostatnio z taką sytuacją, w której a sam jestem dość szczupły i raczej noszę fasony slim, a jestem po 20, a nie po 40. Zostałem przez kilka osób miałem pewne wystąpienie publiczne, mocno skrytykowany, że ten fason slim to na mnie wyglądał jak na nastolatku i prawda, powinienem się ubierać dorośle i jak mężczyzna. Z drugiej strony, mój tata, który jest równie szczupły jak ja, a mocno wyższy, strasznie nie daje się nakłonić, korzystając z tej samej retoryki. A testowałem na nim, naprawdę bardzo dobrze wygląda w fasonach slim,
Ma też dość poważną pracę jako w banku i mimo wszystko mam takie zdanie, musiał go na końcu tego, żeby jednak spróbował tych rzeczy ze Slimem. Jak pan sądzi, czy to są, czy jest jakaś granica taka wiekowa, w której ten Slim rzeczywiście staje się taki no, nieprzystający dla dorosłego mężczyzny? Czy w ogóle jest takie kryterium? Bo mnie się osobiście wydaje, że nie, ale chciałbym spytać. Nie, moim zdaniem też absolutnie nie ma takiego kryterium i nie powinno być, aczkolwiek to jest jeden z kolejnych stereotypów, który wśród polskich mężczyzn jest powszechny. To znaczy taki, że te ubrania dopasowane są uznawane za niemęskie. Nawet jeśli ktoś ma sylwetkę szczupłą, absolutnie predysponującą do tego, by takie ubrania nosić, to on uważa, że to jest coś niemęskiego. To jest stereotyp, bo te ubrania takie mocno dopasowane, nawet mówiąc o garniturach, to nie jest wynalazek naszych czasów. Te garnitury z wąską nogawką, z taliowaną marynarką, one były w latach 20. i 30. bardzo popularne. Jeśli spojrzymy na ilustracje, bo wtedy w zasadzie trudno zdjęcia z tego okresu, ilustracje pokazujące modę z tamtych lat, to tam są właśnie takie garnitury, więc to absolutnie, bo wiele osób mówi, że to jest taki wynalazek nowych czasów, to pewnie za 3-4 lata stanie się niemodne i unikają tego. Natomiast te fasony slim, garnitury mocno dopasowane, one były już modne prawie 100 lat temu. Więc to absolutnie nie powinno być barierą i ja uważam, że ubiór powinien być dostosowany do sylwetki. Granice wiekowe absolutnie nie powinny mieć tutaj żadnego znaczenia, więc jeśli ktoś ma sylwetkę odpowiednią, a większość Polaków ma odpowiednią, wbrew temu, co powszechnie się uważa, bo daleko nam jest do społeczeństwa otyłego, większość Polaków ma sylwetkę odpowiednią do tego, by nosić spodnie z węższą nogawką czy marynarkę taliowaną i do tego bym namawiał, bo to, że starsi panowie nie chcą tego, to jest trochę stereotyp, trochę też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta wygoda, że preferują coś, co jest luźniejsze. Natomiast absolutnie nie powinno być tutaj barier wiekowych, moim zdaniem. Ja mam pytanie. Czym jest moda? Oj, bardzo ogólne pytanie. To jest fundamentalne pytanie. Co to jest moda? Tak ogólnie, czy dla mnie? Proszę odpowiedzieć, jak panu jest wygodnie. To może odpowiem osobiście bardziej, czyli to, czym moda jest dla mnie. Dla mnie moda się stała jednym z istotnych aspektów stylu życia. Ten styl życia no, różnie się definiuje, ale generalnie są to jakieś tam zainteresowania, które wokół takiego szarego, zwykłego życia się pojawiają, nie wiem. Dla większości mężczyzn mogą to być motoryzacja, gadżety, alkohole dobre, cygara i tak dalej. Dla mnie moda stała się raz, że ogromną pasją, która jakby poświęciła cały mój wolny czas, bo przez 3 lata prowadzenia bloga ja to robiłem po godzinach, po nocach, więc poświęciłem temu cały swój wolny czas. No i stała się też takim elementem wizerunku, czyli poza tym, że interesowałem się tym w sensie blogowym, to też uznałem, że to jest coś, co bardzo dobrze oddaje zarówno charakter danej osoby, oddaje osobowość, coś, co pokazuje szacunek do otoczenia, więc chyba tak bym z tego pytania wybrnął bardzo ogólnie. A czy uważa pan, czy moda to sztuka, czy rzemiosło? I tak, w zasadzie, bo jest wiele gałęzi tej mody, tak samo jak w każdej innej dziedzinie. Są oczywiście, w modzie męskiej akurat bardziej, ja bym powiedział, że to jest to rzemiosło. Jeśli mówimy szczególnie o tych odbiorcach polskich, o polskich markach, o polskich projektantach, to bardziej jest to rzemiosło. Natomiast w odniesieniu do takiej mody światowej, to jest wiele marek, wielu twórców, którzy absolutnie podchodzą pod tą kategorię sztuka. Ja mam takie pytanie uzupełniające do tego, bo mnie zainteresowało, jak powiedziałeś o tym, że to jest twoja pasja, w pewnym momencie poświęcałeś noce. No tak, no bo to jest w pewnym momencie to zaczęło być pracą, jak rozumiem. W którym momencie
zrozumiałeś, że to jest jakby twoje pierwsze, to jest twoje w ogóle pierwsze miejsce pracy, blog? Jeśli mogę tak spytać. Nie. Ja takie doświadczenia zawodowe, ja zacząłem już na pierwszym roku studiów, zaocznie studiowałem na Politechnice i przez w zasadzie 8 lat byłem związany z branżą odzieżową, pracowałem w różnego rodzaju sklepach. Nie, ja bardziej wiem, ja teraz pytam o to, co teraz? Teraz przede wszystkim... Tak, dokładnie. I w którym momencie się okazało, że, bo to rozumiem też jest związane no, z takim sukcesem, to znaczy z tym, że blog przynosi jakieś dochody, jest książka, jest ileś tam tysięcy fanów i tak dalej, to się jakoś przelicza konkretnie. W którym momencie ten taki moment, takie światełko, że to jest praca i trochę tak zmieniło i też tryb życia i zorganizowało wszystko wokół bloga? To było trochę ponad rok temu. Wtedy już ten blog miał 3 lata. I wtedy było kilka takich przełomowych momentów. Jeden z nich to był, bo do tego czasu, czyli te 3 lata, ja traktowałem ten blog hobbystycznie. Mimo że wiele się mówiło o tym, że na blogach można zarabiać, będzie się coraz więcej pojawiało pieniędzy wokół blogów, że ten budżety reklamowe różnych marek, firm będą się przerzucać do internetu, a skoro do internetu, to również na blogi, ale jakoś nie wierzyłem w to specjalnie i w tego swojego bloga również, że on się stanie kiedyś sposobem na życie, czyli jeszcze rok temu nie wierzyłem w to. I wtedy kilka takich się pojawiło zdarzeń, które spowodowały, że zmieniłem zdanie. Jeden z nich to był ranking miesięcznika Press, opiniotwórcze czasopismo. Tam pojawił się ranking blogów modowych. Mnie tam sklasyfikowano na 3 miejscu, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. I to był jeden z takich pierwszych impulsów, gdzie zrozumiałem, że tak naprawdę na zewnątrz, czyli jakby poza tą branżą taką modową, poza społecznością, która jest skupiona wokół bloga, też ja jestem dostrzegany i doceniany za to, co robię. I wtedy zrozumiałem, że może faktycznie to jest dobry pomysł, by dalej to rozwijać. I wtedy podjąłem też decyzję o tym, że chcę ten blog sprofesjonalizować. Oznaczało to zmianę szaty graficznej, wykonanie tego przez profesjonalnych grafików, wykonanie logotypu. Ale wtedy nadal jeszcze niespecjalnie w to wierzyłem, nadal pozostawałem na etacie bezpiecznym, nadal tego bloga prowadziłem sobie nocami, po godzinach i ostrożnie do tego podchodziłem. I jeszcze jedno takie wydarzenie, była taka coroczna konferencja blogerów, która odbywa się w Gdańsku, to się nazywa Blog Forum Gdańsk i tam był jeden taki ciekawy panel dyskusyjny, w którym no, takim tematem przewodnim było to, że blog może się stać sposobem na życie i tam faktycznie była ciekawa dyskusja pokazująca, że pasja, zaangażowanie może doprowadzić do tego, że można dalej prowadzić swojego bloga w sposób niezależny, autorski, a przy okazji na tym zarabiać. I to było takie kolejne wydarzenie, a tak naprawdę ten taki przełom to był kwiecień tego minionego roku, 2013. Wtedy tak trochę pod wpływem impulsu podjąłem decyzję o złożeniu wypowiedzenia w pracy, pokłóciłem się z szefem, a już wtedy to był taki moment, kiedy w miarę regularnie pojawiały się jakieś propozycje współpracy i miałem dochody z bloga, aczkolwiek nie było one jeszcze na tyle stabilne i wysokie, że byłbym w stanie utrzymać z tego rodzinę, zapłacić kredyt, mieć po prostu pieniądze na standardowe życie. Ale podjąłem takie ryzyko i tak naprawdę już po 2 tygodniach okazało się, że była to bardzo dobra decyzja, bo przez to, że ja miałem, że zrezygnowałem z etatu, czyli przybyło mi te 8 godzin dziennie dla siebie, to ja ten blog mogłem bardziej rozwijać, mogłem się spotykać z różnego rodzaju firmami, prowadzić z nimi rozmowy i to jakby bardzo szybko zaowocowało kilkoma fajnymi projektami, które zrealizowaliśmy na blogu, które dały mi bezpośrednio dochód, ale też no już były takim sygnałem, że to jest ten moment. Założyłem własną działalność i od kwietnia zeszłego roku jestem już w zasadzie wyłącznie na swoim. Zajmuję się wyłącznie blogiem i etat już poszedł w odstawkę. To się pewnie żałuję. A jak wygląda, to banalne pytanie, ale jak blog był pasją, to rozumiem, że twoja działalność skupiała się przede wszystkim na szukaniu materiałów i tak dalej, przygotowywaniu notek, wybieraniu zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzaniu oczywiście wejść. A teraz mówisz o spotkaniach.
o tym całym, o tej całej krzątaninie także związanej z tym, żeby po prostu to jakoś utrzymać. Jak się te akcenty przy prowadzeniu teraz bloga jako już firmy poprzesuwały i w których momentach na dobre, w których na złe? Niespecjalnie lubię to, co się dzieje jakby biznesowo wokół bloga. No pieniądze są przyjemne i nie ma co ukrywać, ale niespecjalnie lubię. Ja lubię prowadzić bloga i chciałbym zawsze mieć jak najwięcej czasu na przygotowywanie wartościowych treści na bloga, bo dla mnie to jest priorytetem. Oczywiście pieniądze są ważne, bo to jest dla mnie w tej chwili podstawowe źródło utrzymania. Ale dla mnie nadal priorytetem jest tworzenie wartościowych treści, unikalnych treści dla moich czytelników, bo bez czytelników ten blog by nie istniał i nie byłby dla mnie źródłem dochodu, więc muszę o to dbać. I niewątpliwie chciałbym mieć jak najwięcej czasu na to, by te treści tworzyć. Aczkolwiek teraz, kiedy się pojawiają inne projekty typu książka, było bardzo angażujące czasowo i przez ten czas, kiedy trwały prace nad nią, zaniedbałem bloga. W tej chwili powoli to wraca do normy, ale pojawiają się inne rzeczy. To wszystko się fajnie rozwija wokół bloga. Pojawia się teraz temat szkoleń dla firm. Coraz więcej firm chce pokazywać pracownikom, jak powinni się ubierać, jak to jest ważne w codziennej pracy, szczególnie tam, gdzie pracownicy mają kontakt bezpośredni z klientem, który przynosi pieniądze tej firmy, mówiąc wprost. I coraz więcej się firm tym interesuje i to też jakby coraz bardziej mnie pochłania przygotowanie takich szkoleń. Ale nadal chciałbym, by priorytetem cały czas był dla mnie ten blog, czyli to, co się wokół niego dzieje, by nadal było numerem jeden, jeśli chodzi o zarabianie na tym, ale też no, budowanie swojej pozycji, swojej marki, budowanie społeczności wokół bloga. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Panie Michale, jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość? Ponieważ wydał Pan książkę, która okazała się sukcesem, jednakże jest to jakaś, czy jest to już coś zamkniętego, jest to podręcznik, manual jakiś, tematy zostały wyczerpane, no w drugiej części, jak zakładam, Pan nie będzie pisał w najbliższym czasie. Na blogu myślę, że tematy takie instruktażowe też powoli, nie wiem, czy nie dają wyczerpaniu, ale te najciekawsze czy najbardziej popularne już zostały opisane, na przykład jak podbiegać obuwie, krawaty do koszuli i tak dalej. Czy nie rozważał Pan pójścia w kierunku marki odzieżowej, tak jak koledzy graczy, na przykład Szajmat czy Macaroni Tomato to robią? Czy jest szansa na markę Mister Vintage? Nie jest szansa. Powoli zaczynam o tym myśleć, aczkolwiek raz, że nie mam przygotowania finansowego do tego, by taki projekt ruszyć, bo wychodzę z założenia, że jeśli już coś robić to na dobrym poziomie, profesjonalnie. To wymaga dość dużego nakładu finansowego, więc na chwilę obecną jeszcze nie, natomiast pewnie, nie wiem, do 2 lata jest szansa, że coś takiego się pojawi. Natomiast jakby wracając do tego pytania, co na blogu, bo też w zasadzie ten blog ma już 4 lata i też mi się wydawało po kilku miesiącach jego prowadzenia, że ta tematyka w pewnym momencie się wyczerpie. A tu okazuje się, że minęły 4 lata, a ja cały czas, nie wiem, mam notes zapisany kilkudziesięcioma tematami, których jeszcze nie opisałem na blogu, a które chciałbym poruszyć, nie mam na to czasu. Więc ta tematyka wydaje się choć niszowa, to jednak cały czas mam pomysły na to, co tam robić. Z takich nowości chciałbym w tym roku wejść w tematy związane z materiałami wideo. To jest coś, co się bardzo dynamicznie rozwija. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie, czyli już nie tylko blogi, ale krótkie filmiki, 3, 4, 5-minutowe, w których pojawia się autor i trochę w innej formie pokazuje to, co chce, czyli w moim przypadku tą modę męską. I to pewnie w tym roku się pojawi, chcę spróbować swoich sił. Nie wiem, czy się w tym sprawdzę, nigdy tego nie robiłem, ale to też jest... To trzeba sprawdzić po prostu i też ciekaw jestem, jak to czytelnicy przyjmą. Więc no i tak naprawdę tych planów mam dużo i jakby w odniesieniu do pytania o książkę, jest pomysł na drugą książkę, nie mogę w tej chwili zdradzić jaka, no na pewno nie będzie to poradnik, bo w zasadzie ten poradnik wyczerpał taką podstawową tematykę mody męskiej, trudno by było tutaj coś jeszcze wymyśleć, co byłoby... O modzie damskiej. Powiem szczerze, że było pytanie o modę damską, natomiast ja się na tym nie znam i absolutnie nie podjąłbym się tego, by pisać o modzie męskiej, już tym bardziej, o modzie damskiej, już tym bardziej wydać książkę. Natomiast mam fajny pomysł na
kontynuację tego tematu mody męskiej, ale w zupełnie innej formie. Coś, co będzie ciekawe dla czytelników, również tych, którzy kupili tą książkę. Ale to temat na końcówkę tego roku, jeśli się uda, a jak nie, to 2015 rok. Ja mam pytanie takie, czy możemy wytyczyć jasną granicę między byciem ubranym, a byciem przebranym? Czyli czy są jakieś kryteria obiektywne tego, czy na przykład tak długo, jak ktoś czuje się dobrze w tym stroju, w którym jest, nie będzie przebrany? Tak, raczej bym się skłaniał do tej opcji, czyli to, co dla danej osoby, co dla danej osoby jest granicą, niech tak pozostanie, aczkolwiek no jakby w odniesieniu do takich zasad, które ja staram się promować na blogu, również w tej książce, no to pewnie wymieniłbym kilka elementów, czy aspektów, które przekraczają tą granicę, ale to jakby jest moje zdanie i no jest wiele takich postaci kontrowersyjnych, które się ubierają kontrowersyjnie, ale jeśli to pasuje do ich stylu życia, do ich osobowości, to nie krytykował tego absolutnie. Ja akurat, pewnie wielu czytelników mojego bloga wie to, że ja nie jestem konserwatystą, jeśli chodzi o modę męską, no w pewnym stopniu na pewno tak, bo staram się tą klasykę promować, ale ta klasyka to nie tylko garnitura, ale nie wiem, granatowe proste jeansy, też uważam, że to jest klasyka. To jakby takie trochę przeciwieństwo kolegów blogerów, którzy no bardziej są konserwatywni w tych swoich poglądach i uważają, że jeśli elegancki mężczyzna, tylko w garniturze. Ja jakby daleki jestem od takich skrajnych opinii. Czy nie uważa pan, że właśnie chodzenie w garniturze nie z obowiązku, tylko z przyjemności, albo chodzenie po prostu w marynarce i w spodniach normalnych nie jest modą, tylko jest pewnego rodzaju kanonem, jest elegancją? Ponieważ moda się zmienia często, a to wszystko, co dzisiaj mamy, czyli marynarki, to już istniało wiele lat temu. I tak samo jak pan mówił o tej poszewce, która wróciła, no ona dawno temu, przed wojną drugą, już istniała. Może w PRL-u było tak, że ten garnitur został i eleganckie badanie się trochę zdegradowane. Natomiast czy nie uważa pan, że to jest jednak pewien kanon, który się raczej nie zmienia jak moda, ale jest elegancją, nawet jeśli to jest połączenie marynarki i jeansów? Tak. Też tak uważam, że to jest kanon, choć wiele osób tak nie uważa i uważa, że to jest nudne po prostu. I uważają, że kanonem jest, nie wiem, t-shirt i jeansy. Nie ma w tym nic złego, jeśli to będzie w odpowiednim rozmiarze, jeśli to będzie czyste i uprasowane, bo to też jeden z takich grzeszków Polaków, że często noszą ubrania wygniecione, nieuprasowane. Więc ta marynarka, ona była, jest i myślę, że będzie. Bardzo mnie cieszy to, że w ostatnich latach bardzo wielu młodych mężczyzn tutaj dzisiaj widzimy, że sięgnęło po marynarki i oni je noszą z przyjemnością na co dzień i uważają to za coś normalnego. Bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej osób to nosi, a też coraz więcej marek, tak zwanych sieciówek, czyli raczej skierowanych do młodszej grupy odbiorców, ma w swojej ofercie takie rzeczy nawiązujące do klasyki, chociażby marynarki. Jak jeszcze byśmy przejrzeli kolekcję sieciówek, szczególnie tych polskich sprzed 5-6 lat, to w zasadzie w ich ofercie trudno było znaleźć jakąś marynarkę, albo tam były 1-2 modele. W tej chwili marki takie jak Reserved mają cały dział, który jakby prezentuje ofertę bardziej elegancką. To też świadczy o tym, że jest na to popyt. Coraz więcej młodych ludzi chce wracać do takiego ubioru bardziej eleganckiego, aczkolwiek nie musi to oznaczać garnitur. Jeśli to są jeansy, bawełniana marynarka, to również jest eleganckie, ale nie tak nudne, powiedzmy sztywne w cudzysłowie, jak garnitur. Ja powiem jeszcze może tak, dla bardziej nieśmiałych, chociaż Państwo nie wyglądają na nieśmiałych, że, ale powiedzmy dla tych, którzy chcą zachować swoje pytania na tryb indywidualny, że Michał zostaje, będzie bardzo chętnie, myślę, i wielką frajdę mu sprawi, że będzie mógł podpisać egzemplarz książki dla Was. Tak swoją drogą w ogóle z tą książką było tak, ponoć to przeczytałem w rozmowie na innym bardzo popularnym blogu, że z tą książką było tak, że ty najpierw skrytykowałeś czyjąś książkę, wydawnictwo napisało, czy umiałbyś lepiej napisać, tak to było? Dokładnie, to też jakby ciekawa historia.
To było, no myślę, że 3 lata temu ponad. Ja wtedy byłem oczywiście blogerem, pisałem tego bloga po godzinach. Absolutnie wtedy jeszcze nie myślałem, że ten blog stanie się dla mnie sposobem na życie, a już w ogóle, że pojawi się kiedykolwiek propozycja napisania książki. Absolutnie o tym nie myślałem. I wtedy pojawiła się, ja wtedy usilnie szukałem na polskim rynku wydawniczym książek o tej tematyce, bo mnie to po prostu interesowało. Stopniowo zagłębiałem się w tą tematykę i tych książek było niewiele. No i w pewnym momencie pojawiła się na rynku książka pana Krzysztofa Łoszewskiego i wtedy, kiedy się pojawiły w prasie, w mediach zapowiedzi tej książki, ja sobie robiłem bardzo duże nadzieje z tym związane, bo wydawało mi się, że wreszcie będzie na tym naszym polskim rynku fajna, praktyczna książka o modzie męskiej, z której ja będę czerpał ciekawą informację. No i pamiętam, że wtedy, jak już zaraz po dacie premiery, zamówiłem sobie ją przez internet, a przesyłka do mnie przyszła i otworzyłem tą książkę i jakby już no, po kilkunastu stronach wiedziałem, że ta książka jest słaba. Przede wszystkim pod względem technicznym. Zdjęcia, stylizacje tam pokazane, ale no, już po kilku stronach, jak zacząłem czytać, to też zauważyłem błędy merytoryczne. Jakby przeczytałem całą tą książkę i podzieliłem się na gorąco z czytelnikami, napisałem recenzję tej książki, która, no nie ma co ukrywać, była krytyczna. Byłem zawiedziony po prostu tą książką. I ta krytyka spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem czytelników. Oni podziękowali, że szczerze się podzieliłem takimi opiniami o tej książce. Pokazałem tam konkretne przykłady, numery stron, gdzie tam jest błąd i tak dalej. Więc to nie było tak, że ja sobie coś tam w głowie ogólną uwagę o tej książce wyrobiłem i to przekazałem. Ja tam konkrety wyszczególniłem. I dosłownie 2 tygodnie po tej recenzji maila do mnie napisał przedstawiciel krakowskiego wydawnictwa SQN z takim pytaniem, no, że tam przeczytali tą recenzję, że widzieli tę książkę, zgadzają się z nią, też uważają, że jest słaba, no ale skoro ja tą książkę tak skrytykowałem, to czy ja bym potrafił napisać lepszą? Tak trochę prowokacyjnie mnie zapytali. I więc ja wtedy absolutnie robiłem sobie nadzieję, że cokolwiek z tego wyjdzie. Ja wtedy byłem blogerem, osobą zupełnie anonimową, bez nazwiska, bez znajomości w tej branży, więc to wydawało mi się kosmos. No ale okej, umówiliśmy się na spotkanie w Krakowie, przywiozłem no, jakiś taki wstępny zarys książki, wtedy w zasadzie były 2 pomysły. Tego jednego nie będę zdradzał, no ale jeden z pomysłów był taki, by to był taki prosty poradnik, pisany takim językiem, jak piszę na blogu, czyli zrozumiałem dla każdego, niekoniecznie dla osób, które tą modą się na co dzień interesują. Zależało mi na tym, by pokazać tam nie tylko modę elegancką, opartą na garniturach, ale cały przekrój, czyli taką modę casualową, typu jeansy, t-shirt również. No i okazało się, że na tym samym spotkaniu to wydawnictwo powiedziało, że okej, my w to wchodzimy. Więc dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo no, tak jak mówię, wtedy to był okres, kiedy ja nie miałem takiej pozycji czy takiej rozpoznawalności, jak mam teraz. Ja wtedy byłem zupełnie anonimowym człowiekiem z internetu, więc dla mnie było ogromnym zaskoczeniem to, że duże wydawnictwo z propozycją napisania książki zwróciło się do blogera, stosunkowo anonimowej osoby, a nie do, nie wiem, do znanego stylisty czy dziennikarza, który na co dzień pisze o modzie, tylko zwrócili się do mnie. Więc nie wierzyłem przed tym spotkaniem, że cokolwiek z tego wyjdzie. No ale skoro dzielimy w to wchodzimy, no to podpisaliśmy umowę i już nie było odwrotu. I to było ogromne zaskoczenie dla mnie. To był też jeden z takich etapów, kiedy ja pomyślałem sobie, że ten blog, czyli to, co robiłem przez kilka lat na blogu, faktycznie jest dość znaczące, opiniotwórcze i mogę myśleć o tym, by tego bloga traktować jako sposób na życie. I ta książka była jednym z takich impulsów z zewnątrz, który do mnie przyszedł, że to, co robisz, jest dobre, opiniotwórcze. No i fajnie, że udało się to zrealizować. Strasznie to fajne, co mówisz, bo cieszą takie historie, w których najprościej mówiąc docenia się pasję. To wcale nie jest taki powszechny scenariusz.
Bardzo Ci dziękuję. Mr. Vintage albo Michał Kędziora, autor bloga, a dzisiaj w roli autora książki rzeczowo o modzie męskiej, wydanej przez krakowskie zresztą wydawnictwo Sine Qua Non. Oni tutaj mają siedzibę. Bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za tą książkę. Wiele się dowiedziałem. Myślę, że jeszcze sporo się nauczę, sporo przede mną. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję także Państwu. Zapraszam do wykorzystywania autora już bardziej bezpośrednio. Chętnie podpiszę książki i też porozmawiam, myślę, jeszcze tutaj będzie. Dzięki jeszcze raz wielkie. A ja dziękuję ze swojej strony Tobie, Marcinie, za ciekawą dyskusję. Mam nadzieję dla Państwa. Dziękuję również księgarni Matras za zaproszenie, szczególnie, że tu jest tak ładnie. No i Państwu za ciekawe pytania i za obecność. Jeszcze raz podkreślam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tak wielu Was przyszło, że tak wiele osób świetnie ubranych tutaj widzę. Jestem z tego ogromnie dumny. No i zapraszam do rozmów. Jestem tutaj, mam dużo czasu, więc chętnie porozmawiam. Podpiszę książkę. Zapraszam.